Teraz odbiorą pałeczkę panie, no i bardzo dobrze jest pokonać szybko ten wiraż, żeby mieć jak najlepsze miejsce przy krawężniku. Rusza Natalia Kaczmarek. Holandia, wczoraj też reprezentacja Holandii była na pierwszym miejscu, po pierwsze. Kaczmarek wygląda na to, że tutaj też Like Klawer będzie na pierwszym miejscu. Dobry bieg dominikanki i Natalia Kaczmarek, nasza młoda, ale już pięknie zadomowiona w sztafecie 4x400 metrów pań zawodniczka, teraz Amerykanka. To jest Kendall Ellis, mocno zbudowana, dogoniła Polkę i ją wyprzedziła, atakuje także reprezentantkę Holandii, a dość nieoczekiwanie na prowadzeniu Marietty Paulino z Dominikany. No i teraz czekamy na atak Polki, czy poradzi sobie tutaj z Holenderką i wyjdziemy na trzecie miejsce, żeby Justyna Święty miała lepszą pozycję. Na to wygląda, Dominikanka pierwsza, Polka na drugim miejscu, blisko Amerykanka i teraz Justyna Święty, aj tam przebiegła i przed nosem rywalka, ale Polka na drugiej pozycji za reprezentantką Holandii, jak mi się wydaje. Ten plan nam nic nie pokazuje, nie, Dominikana na pierwszym miejscu, Polska na drugim, a i tutaj dramat, Jamajek, Niemek. No ale to już jest, to się wydarzyło. Dominikanka na pierwszym miejscu to jest Medina Ventura. Justyna Święty-Ersedlicz goniąca ją, znakomita Femke Bol, reprezentantka Holandii i ze Stanów Zjednoczonych Kaylin Whitney. Przy blisko siebie bardzo stafety słabnąca nieco zawodniczka z Dominikany. Być może Justyna zachowa dużo sił na ostatnią prostą. Dogoni rywalkę, będzie walka o medal na ostatniej prostej. Dominikana, Polska, Holandia, Stany Zjednoczone. Cztery stafety, trzy medale do zdobycia i ostatnia zmiana, na którą rusza Kajetan Duszyński na trzecim miejscu, Polak. Ta zmiana nie była najlepsza, ale Amerykanie jeszcze gorzej zmienili, to niespodzianka. Amerykanie na dopiero na czwartej pozycji. A w drużynie amerykańskiej mówiliśmy o tym, ten najbardziej chyba doświadczony, Vernon Norwood, Dominikana, Holandia, Polska, Stany Zjednoczone. Kajetan Duszyński wczoraj pobiegł bardzo dobrze swoją zmianę. Dominikanin słabnie, w drużynie holenderskiej na ostatniej zmianie Ramsey Angela, a Polak teraz wyprzeda Dominikańczyka.